Dzień dobry, moi drodzy. Ten odcinek będzie taki bardziej luźny, bardziej pogadankowy. Po moich ostatnich rozmowach z Dawidem Dobropolskim czy z braćmi Rodzeń chciałabym kilka słów takich kończących już ten temat powiedzieć od siebie, bo też wiele ciekawych dyskusji w związku z tymi rozmowami się pojawiło. I pomyślałam, że w ramach zakończenia dobrze by było taki odcinek nagrać. W tym odcinku będą głównie moje opinie, więc to będzie trochę inny odcinek niż zwykle. Ale jeśli interesuje Cię ten temat, to oczywiście zapraszam. Na początek może long story short, czyli Dawid Dobropolski był gościem mojego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o tak zwanej keto-ideologii i o tym, dlaczego to przekaz taki kontrowersyjny, który niestety zawsze będzie zbyt dużym uproszczeniem, dlaczego to taki przekaz ciągnie ze sobą tłumy ludzi i jakie zagrożenia taki przekaz niesie oraz jednocześnie dla kogo być może taki przekaz jest słuszny. I o tym sobie porozmawialiśmy z Dawidem Dobropolskim, odnosząc się do książki Braci Rodzeń, po czym zdecydowałam się porozmawiać z braćmi Rodzeń, czyli osobami, o których właśnie między innymi wtedy z Dawidem rozmawialiśmy. Postaci bardzo kontrowersyjne, dwójka braci bliźniaków, lekarzy, którzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce w kontekście chorób metabolicznych, no i promują dietę niskowęglowodanową, ketogeniczną w kontekście zaburzeń metabolicznych. Nie byłoby w tym nic złego, bo wiemy z badań naukowych, że coraz więcej właśnie obiecujących danych jest w kontekście tego, że dieta niskowęglowodanowa może być dobrym chociażby początkiem zmian dla osób z zaburzeniami metabolicznymi. Jednak tak jak wspomniałam na początku, przekaz taki prosty, który trafia do mas, niestety często jest zbyt dużym uproszczeniem. Uczy myślenia zero-jedynkowego, co w żywieniu nie jest zbyt dobre. W tym kontekście mamy też trochę jednak straszenia węglowodanami, tak w tym uproszczonym przekazie, co też nie jest dobre, biorąc pod uwagę, jak dużo osób ma problemy z tak zwaną relacją z jedzeniem. Więc z jednej strony mamy naprawdę dużo ludzi, którym taki uproszczony przekaz pomaga i którzy w końcu biorą się za siebie, redukują masę ciała, zmniejszają choroby metaboliczne albo w ogóle je wycofują, ale z drugiej strony nie mamy tego wyprowadzenia tych ludzi, że okej, tu stosowałeś narzędzie diety niskowęglowodanowej, ale to nie oznacza, że węglowodany cię zabiją albo spowodują, że ponownie będziesz miał te problemy metaboliczne, jeżeli nauczysz się z nich korzystać. Węglowodany to narzędzie, moim zdaniem, narzędzie, z którego inaczej będą korzystać sportowcy, inaczej człowiek pracujący w biurze i tak dalej. No ale nie możemy tego faktu pomijać. Dlatego też zaprosiłam braci Rodzeń, żeby zadać im trochę pytań z tak zwanymi zarzutami od branży dietetycznej. Jak wyszła ta rozmowa, możecie sami zobaczyć. Jeżeli chodzi o rozmowę z drugim człowiekiem, bardzo sympatycznie mi się rozmawia z braćmi Rodzeń, są to bardzo w porządku ludzie. Jeżeli chodzi o przekaz, no to sami możecie tam zobaczyć. Wydaje mi się, że w wielu wątkach, w których byliśmy w stanie rozwinąć dany temat, ich spojrzenie nie było zero-jedynkowe i gdzieś tam w wielu aspektach się zgadzaliśmy, ale było kilka kwestii, które wymagałyby zdecydowanie większego wyjaśnienia, jak chociażby to, że bracia mówią, powielają mit tej sytuacji z Anselem Kissem, czyli to, że jest taka narracja i taki mit krytykujący niegdyś badania właśnie Ansela Kissa dotyczące kwasów tłuszczowych nasyconych, ma również swoją krytykę, czyli prawdopodobnie ta krytyka i zarzucanie im swego rodzaju spisku było niesłuszne. I o tym też sporo było mowy zarówno w polskim internecie, jak i znajdziecie sporo tych informacji w internecie zagranicznym. Dlatego to jest coś, co wymagałoby na pewno wyjaśnienia. Drugi temat, który wymagałby rozszerzenia, wyjaśnienia, dłuższej rozmowy z braćmi Rodzeń, bądź w ogóle debaty z kimś innym, to temat cholesterolu podwyższonego permanentnie. Bo tak jak się zgodziłam, że krótkoterminowo zaburzenia w wynikach badań krwi mogą się pojawić, na przykład jak redukujemy masę ciała, o tyle długoterminowo, jeżeli tylko ten jeden parametr jest bardzo, bardzo podwyższony, no to na pewno to wymaga wyjaśnienia i to nie jest tak, że można sobie to olać. I takie jest moje zdanie i moja wiedza, ale bracia Rodzeń mieli w rozmowie inne zdanie i to jest coś, na co też nie było już czasu, żeby tam to wyjaśnić. Inny zarzut, który jeszcze się pojawił od widzów oglądających moją rozmowę z braćmi Rodzeń, to to, że oni podważają kalorie jako takie i dlaczego ja nie zareagowałam. Jednak oni wyraźnie powiedzieli, że po prostu jakby dla nich kalorie się źle kojarzą z branżą dietetyczną i liczeniem, wiecie, kalorii, uczeniem ludzi, że jedyny sposób na zdrowie i szczupłą sylwetkę to jest liczenie skrupulatnych kalorii, ale że nie podważają tego, że no jakby dostarczanie energii do organizmu musi być odpowiednie, bo wiadomo, że zbyt dużo jej permanentnie dostarczanej będzie powodowało problemy zdrowotne, metaboliczne i oni sami nawet podkreślali problem, że kiedy permanentnie dostarczasz do organizmu za dużo czegoś,
oni chyba podali przykład sera na przykład, no ale to cokolwiek tam możemy wstawić, no to znaczy, że coś jest nie tak i się trzeba temu przyjrzeć, dlaczego się na przykład objadasz. Więc według mojej interpretacji oni tam nie mówili nic o tym, że nie ma czegoś takiego jak dostarczanie do organizmu zbyt dużo lub zbyt mało energii, a energię to przecież kalorie, więc jakby tutaj jest moim zdaniem kwestia jakiejś nomenklatury niż tego, że oni podważali tutaj fizjologię i działanie organizmu. Pojawił się też zarzut, że powinnam ostrzej reagować w pewnych momentach. Ja jednak w danym momencie, w danej rozmowie wolałam dopytywać niż ostro reagować, bo to też nie o to chodziło. To nie miała być debata, gdzie przerzucamy się argumentami, a bardziej to, że ja chciałam ich dopytać o rzeczy, z którymi się nie do końca ja czy reszta branży dietetycznej z nimi zgadzamy. I generalnie taki zarzut, to mogłaś ostrzej zareagować, mogłaś to, mogłaś tamto. Trochę przypomina mi, jak siedzimy na kanapie oglądając mecz piłki nożnej i krzyczymy, że ktoś jest debilem, bo podał w prawo, a nie w lewo, a my z pozycji kanapy widzieliśmy, że doskonale, że to powinno lecieć w drugą stronę i być podana tamta piłka, więc no trochę to tak jest, nie? I jakby jasne, zawsze można zrobić coś lepiej, zawsze można przeprowadzić lepiej daną rozmowę. Pełna zgoda, ale jednocześnie siedzieć i nie robić nic dla mnie nie jest rozwiązaniem, więc wolę robić tak, jak w danym momencie jestem w stanie i potrafię. I jednocześnie, tak jak mówiłam, moim celem nie była nie wiadomo jak ostra rozmowa, tylko właśnie wypytanie, forma bardziej wywiadu niż debaty, oczywiście no, z elementami rozmowy, jednak dyskusji, bo ja jednak jestem dietetykiem z wykształcenia i gdzieś tam chciałam z nimi też na ten temat porozmawiać. Ale wejście w głębiej i debatowanie na każdy z tematów, który poruszyliśmy, wymagałby wielu godzin rozmowy, więc to by mijało się z celem takiej rozmowy, wywiadu, to można by potem było rozszerzać, ale ja oczywiście te tematy no, będę rozszerzać u siebie na kanale z różnymi innymi gośćmi i już wstępnie jestem umówiona z bardzo ciekawymi gośćmi, zarówno na temat właśnie kwasów tłuszczowych nasyconych, cholesterolu, jak i mam nadzieję, że w końcu błonnika, że uda mi się też taką fajną rozmowę odbyć. A to, że pojawiły się przytyki sarkastyczne do Dawida Dobropolskiego, no to tutaj cóż, no ja Dawida cenię za jego wiedzę, sama się od niego dużo przez lata na temat diety keto uczyłam i gdzieś tam dalej jest dla mnie jedną z bardziej wiarygodnych osób na scenie polskiej, osób, które poruszają temat diety ketogenicznej. Dlatego to nie była dla mnie komfortowa sytuacja, ale też nie mogłam podjąć się cenzury w sytuacji, kiedy ten sarkastyczny pstryczek był odpowiedzią na mój poprzedni materiał z Dawidem, gdzie trochę też sarkazmu w stronę braci i rodzeń się pojawiło, więc z tego co ja widzę, to bracia rodzeń nie za bardzo śledzą polską scenę dietetyczną, oni mają swój cel i go realizują, nie patrząc na konkretne osoby, jednostki w branży dietetycznej. Jednak kiedy obejrzeli mój materiał, przygotowując się do rozmowy ze mną, z Dawidem, no i usłyszeli jakieś zarzuty w swoją stronę, no to sięgnęli po taki sarkazm i zarówno nie cenzurowałam rozmowy, z którą prowadziłam z Dawidem, tak nie mogłam tego zrobić tutaj, chociaż tak jak mówię, wiem, że to był po prostu sarkastyczny przytyk, nic nie wnoszący do rozmowy. No i ostatni temat, to więc chyba nie ma co nawet w zasadzie analizować za bardzo zabawnych zarzutów typu, że ktoś mi zapłacił za to, żeby zaprosić braci rodzeń na kanał. Jest to na tyle absurdalne, że aż szkoda poświęcać na takie zarzuty czas. Mnie bardzo fascynują dyskusje z ludźmi zarówno, którzy są bardzo merytoryczni, siedzący w branży naukowej. Co też widzicie często u mnie, gośćmi są osoby, które nie są znane, ale które mają świetną wiedzę, świetny dorobek naukowy, a jednocześnie ciekawi mnie też, dlaczego za pewną grupą ludzi idzie taki tłum. Dlatego też raz rozmawiam z takimi ludźmi, raz z takimi i dla mnie te dyskusje są wartościowe. To nie jest tak, że jeżeli rozmawiam z kimś z tak zwanej poza swojej bańki, to ktoś mi musiał zapłacić, bo przecież jak to jest w ogóle możliwe, żebym rozmawiała z kimś, kto ma jakąś inną narrację niż tą, którą mam ja czy gdzieś tam moi znajomi z branży. Wyobraźcie sobie, że tak też funkcjonuje świat, że niektórzy chcą i są gotowi rozmawiać z ludźmi, z którymi nie do końca się zgadzają. Niekoniecznie po to, żeby się z nimi zgodzić, ale po to, żeby zadać im swoje pytania i wyciągnąć na tej podstawie jakieś szersze wnioski. I na koniec fajnie było też poczytać o tym, że dla wielu naprawdę komentujących dużą wartością była ta rozmowa i właśnie chociaż nie do końca te osoby również zgadzały się z wszystkimi wypowiedziami moich gości,
to cenne dla nich było wysłuchanie rozmowy od innej strony. I ja właśnie po to zrobiłam, więc te komentarze czy te wiadomości, które dostawałam też później, pokazały mi, że jednak warto to robić. I jasne, pojawią się zawsze zarzuty z pretensją, dlaczego rozmawiam z kimś spoza bańki, a nie z kimś, kto myśli tak samo jak ja i najlepiej byłoby, żeby wszyscy, jak ja to nazwałam na Instagramie, spijali sobie z dzióbków i każdy rozmawiał ze swojej branży, no bo na pewno kojarzycie, że jak ktoś z danego obszaru dietetyki organizuje konferencję, to tam są zawsze ci sami wykładowcy, z drugiego obszaru dietetyki to tam są też ci sami wykładowcy. Ci prowadzą podcast, zapraszają tylko jedną grupę ludzi, ci prowadzą podcast, zapraszają inną grupę ludzi i jasne, pewnie dzieje się tak dlatego, że każda z tych grup myśli, że no tylko ona ma rację i tak dalej i jakby każdy oczywiście się opiera na badaniach naukowych, ale właśnie o to chodzi, żeby zderzyć te poglądy i żeby pogadać, hej, dlaczego tak interpretujesz to badanie, skoro to nie jest tak wcale napisane. Pogadajmy o tym, zderzmy to. Ostatecznie to jest tylko nasz zawód, dietetyka, żywienie, tematy okołomedyczne, to jest nasz zawód, a fajnie by było rozmawiać z ludźmi jak z drugim człowiekiem, a nie robić się prywatne wycieczki do ludzi, którzy mają inne podejście na temat, nie wiem, jajek czy strączków niż my. Więc no ja żyję taką filozofią i, no i tak zamierzam mój kanał prowadzić. I wiecie, co jest z tym wszystkim najpiękniejsze? Że wcale nie trzeba obierać którejś ze stron. Wcale nie musisz pisać w komentarzu, tak jak się pojawiło to zarówno w komentarzach pod rozmową pamiętną z Dawidem, który się nazywa Keto Ideologia, rozmowa, jak i pod moją rozmową z braćmi Rodzeń. Bardzo dużo komentujących miałam wrażenie, że czuło potrzebę, żeby stanąć za którymiś nazwiskami z branży żywieniowej, że koniecznie trzeba się opowiedzieć za którąś ze stron. Ale dlaczego? Przecież może tak być, że z kimś zgadzasz się w jakimś jednym obszarze, czyjś sposób myślenia ci bardziej odpowiada w innym obszarze i tak dalej. Oczywiście, no i znowu tutaj nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś prezentuje skrajne podejście, skrajne poglądy, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i jakby to nie o to chodzi, ale chodzi o jakieś pewne szczegóły, które tak naprawdę wymagałyby fajnych debat i które na pewno takie debaty wiele by do naszego środowiska dietetycznego wniosły. No ale w tym odcinku chciałam Wam opowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ rozmowa z braćmi Rodzeń to nie była jedyna sytuacja, kiedy chciałam sprawdzić te ich uniwersum, bo drugi mój krok, o którym zadecydowałam gdzieś tam jeszcze przed rozmową z braćmi, to było kupno biletów na ich konferencję i zobaczenie faktycznie, jak to wygląda, jaką tam spotkam narrację, jakich tam spotkam ludzi i tak dalej. I muszę przyznać, że było bardzo przyjemnie. Byli oczywiście różni wykładowcy, jedni bardziej tacy zero-jedynkowi, ale było też kilka naprawdę bardzo wartościowych wykładów. Moim zdaniem dwa najbardziej wartościowe wykłady należały do małżeństwa państwa Dangel, zarówno do lekarza, który napisał książkę o diecie niskowęglowodanowej w ciąży i jego wykład na temat długowieczności w kontekście diety niskowęglowodanowej był bardzo ciekawy, bo opierał się na bardzo solidnej merytoryce. Jego żona z kolei jest kardiologiem i pediatrą i łącząc te specjalizacje bada serca jeszcze nienarodzonych dzieci w brzuchach mam. I wykład pani profesor Joanny Szymkiewicz-Dangel był szalenie ciekawy, bo dotyczył tego, jak hiperglikemia przed ciążą i w ciąży, czyli insulinooporność, cukrzyca typu drugiego i generalnie nieuregulowana hiperglikemia może wpływać na wady wrodzone serca dziecka. Niesamowicie ciekawy temat, bardzo merytoryczne wykłady, ale pojawiły się też takie osoby jak Ken Berry, czyli znany twórca internetowy, też lekarz, który mówi dużo o diecie ketogenicznej i karniworze. Moim zdaniem nie do końca się jego wypowiedź obroniła, ponieważ był bardzo, bardzo ogólny. Jednocześnie nie znam jego treści z internetu, nie śledzę zbyt dużo takich twórców, więc trudno mi się tutaj wypowiedzieć. Pojawił się Kato Kocur, który mówił o diecie ketogenicznej w kontekście sportu. Ten wykład też był w miarę merytoryczny dla takich osób, a dla tak zwanych ambitnych amatorów, osób, które gdzieś tam chciałyby budować masę mięśniową i korzystać z diety niskowęglowodanowej. Było to taki, powiedzmy, pierwszy ciekawy krok, aczkolwiek no wiadomo, że długoterminowo wymagałby rozwinięcia przez osobę, która chciałaby stosować takie założenia żywieniowe. Pojawiło się również małżeństwo pani dr Jane Unwin, która mówiła o uzależnieniu od jedzenia i tutaj też no jest dla mnie ten temat bardzo sporny i no, ciekawe to było posłuchać, natomiast moim zdaniem
ten temat wymagałby rozwinięcia, ale dr Dawid Unwin, lekarz, który opowiadał o swojej historii pacjentów właśnie z cukrzycą typu drugiego, którzy wycofali choroby metaboliczne właśnie za pomocą diety niskowęglowodanowej. Był to całkiem ciekawy wykład opierający się na anegdotycznych historiach i jednocześnie też omawianych tam było troszeczkę badań naukowych, także ten wykład też był całkiem ciekawy. No i pojawiła się profesor Cichosz, która dostała owację na stojąco, ponieważ gdzieś tam ona sporo mówi na temat branży spożywczej w kontekście masło kontra margaryna, cholesterol, kwasy tłuszczowe itd. I w tym kontekście działa w obronie właśnie tych produktów odzwierzęcych. Jej doświadczenie jest bardzo ciekawe. Więc mój referat nie będzie kolorowy. Będzie smutna, szara rzeczywistość, momentami przerażająca. Wątki kryminalistyczne też będą, ale prokuratura jest bezsilna wobec wszystkich przekrętów, jako że jest to zgodne z prawem żywnościowym. Więc zdecydowanie bardzo chętnie posłucham więcej rozmów z profesor Cichosz. Ja oczywiście kojarzę profesor z czasów, kiedy ja studiowałam dietetykę, no ale to było już bardzo dawno temu. I jestem ciekawa tego przekazu. Chciałabym zrobić pewną analizę merytoryczną, gdzieś tam posłuchać, poanalizować z osobami, które są większymi specjalistami ode mnie oczywiście w temacie chociażby właśnie tłuszczów nasyconych, cholesterolu i tak dalej. Było to bardzo ciekawe, zdecydowanie było to bardzo dobre show, jeżeli chodzi o kwestie merytoryki. No, teoretycznie było wszystko poparte dowodami, jednak było to na tyle mocne, że chciałabym zdecydowanie jeszcze gdzieś tam ten temat sobie poanalizować. Na konferencji nie było nic takiego jak modły do świętej matki ketozy albo nacierania gołej klaty masłem, więc nie odczułam tak zwanego sekciarskiego klimatu. Choć jednocześnie, no, oczywiście narracja była w kierunku diety niskowęglowodanowej, ketogenicznej i raczej nie spotkałam się z przekazem mówiącym właśnie o diecie niskowęglowodanowej jako narzędziu na przykład okresowym. Chociaż jednocześnie też uważam, że nie każdy musi wracać do jedzenia dużej ilości węglowodanów, jeżeli mu dieta niskowęglowodanowa odpowiada. Natomiast no, idąc w takie miejsce, no, musimy być świadomi, że tam toczą się rozmowy na temat konkretnie diety niskowęglowodanowej / ketogenicznej, a nie na temat tego, jak jeść zdrowo i jak na przykład korzystać właśnie z diety niskowęglowodanowej jako narzędzia i rozszerzać potem tę dietę. Więc generalnie jadąc tam spodziewałam się właśnie bardziej, tak jak dużo osób mnie pytało, takiego bardziej właśnie sekciarskiego podejścia, a uważam, że tak nie było. Jednocześnie narracja była no podobna do tego, co mogliście usłyszeć w rozmowie mojej z braćmi rodzeń, więc wiadomo, że wiele rzeczy wymagałoby dyskusji. Tylko zaśpiewać, mogą być błędy. Jak cię wyszło wczoraj, to nie żaden wstyd. Z nami już od dziś tu można pięknie żyć. Jaki jesteś przyjdź i zaśpiewaj ten hymn. Bracia rodzeń team, z nami można pięknie żyć. Jak... Dajcie nam swoje rączki od lewej do prawej. Dajcie nam bardzo miło. To co czujemy jest po coś. Nasze błędy są po coś. Tutaj wszystko jest po coś. Czy to będzie naszą mocą? To mi się bardzo podobało. To ten luz, który tam był, zarówno od wykładowców, większości wykładowców, jak i generalnie z sali, no i przede wszystkim w związku z formą prowadzenia tak konferencji przez braci rodzeń. I to jest coś, czego moim zdaniem brakuje na konferencjach dietetycznych. Ja osobiście już przez parę lat temu przestałam chodzić na polskie konferencje dietetyczne, właśnie ponieważ nie podobało mi się to, że wszystko tam musi być takie bardzo pompatyczne. Oczywiście ci sami wykładowcy zawsze, bardzo rzadko się w ogóle ktoś tam zmieniał. I uważam, że jeżeli nauka idzie w parze z luzem, to można dużo fajniej o niej dyskutować i można dużo ciekawiej ją prezentować i może być bardziej strawna dla odbiorców. No zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie jest to konferencja dla naukowców, tylko jeżeli to jest konferencja dla osób z branży, które chciałyby lepiej pomagać innym, bądź w ogóle jeżeli to jest konferencja dla osób, które chciałyby zdrowo zacząć jeść. Więc jasne, na studiach medycznych czy na konferencji dla naukowców ten język wiadomo, że będzie inny, ale uważam, że jeżeli robimy konferencje takie typowe, dietetyczne, na które przyjdą i dietetycy, i osoby, które się w ogóle interesują tylko zdrowym odżywianiem, uważam, że
Jeżeli tam by było trochę więcej luzu, to taki przekaz byłby ciekawy i cóż, być może wtedy mniej osób sięgałoby po skrajne podejście. I cóż, nie przeciągając, to jest tyle ode mnie na ten temat, na temat tej ketodramy, więc cóż, ja będę dalej starała się zapraszać ludzi, którzy będą mogli od ciekawej strony opowiadać na temat rzeczy, które budzą kontrowersje w branży dietetycznej. Tak jak zapowiedziałam już, mam bardzo fajnego gościa zaproszonego na temat kwasów tłuszczowych i cholesterolu w diecie. I mam jeszcze tylko do Was taki apel, słuchajcie różnych ludzi, bo potem kończy się to tak, że pod moimi materiałami widzę, że ktoś w dietetyczce klinicznej radzi, żeby posłuchała jakiegoś youtubera i się od niego dokształciła, no bo on mówi inaczej o błonniku. Ludzie, bez przesady. Ja wiem, że może być tak, że czyjś przekaz może być łatwiejszy i czyjś przekaz może być zupełnie inny, ale to warto po prostu poszukać głębiej w tym temacie, a nie przyczepić się do jednej osoby, do jednego, nie wiem, youtubera, twórcy, czy nawet osoby z branży, która mówi to, co my byśmy chcieli usłyszeć i potem wszystkim innym mówimy, że oni się mylą, bo ta osoba mówi tak. Ja nie polecam mieć autorytetów w branży około zdrowotnej, polecam obserwować różnych ludzi. No dzisiaj to już tyle, jeżeli chcecie, no to śmiało zostawiajcie swoje opinie na ten temat w komentarzach. Oczywiście usuwam tylko te komentarze, które są wyzwiskami bądź bierną agresją. Każda inna konstruktywna krytyka bądź po prostu opinia zawsze zostaje. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.